Tutaj główna brama. Trzeba uważać. Ty, tędy górą? Dobra, to na później. Jak nie będzie innej opcji. Sorry, że tak szybko. Właśnie wchodzimy do fabryki Ponczoch. Tak jest. Dobrze słyszeliście. Było tutaj ostatnio trochę problemów, z tego co opowiadali ludzie. Aha, zamknięte. I co? To jest zamknięte. No to tak myślałem, kurde. Wejście awaryjne. Nie widać nic. To pierwszy, kto wchodzi, otwiera drzwi. Nie wiem, czy się otworzy. Tylko nie wiadomo, czy tu górą się przejdzie, nie? No właśnie. To będziemy kombinować, bo tam też są dalej budynki i chyba też są otwarte. Ale tylko w jednym budynku coś jest. To idź, Kasia, najpierw sprawdź, może nie będziemy wszyscy przechodzić. Jakiś krok doświadczalny musi być. No zobacz, bo tutaj schodek idzie do góry, daj się. Dobra, najwyższa pora wśliznąć się. Adam, weźmy ten. Które zebraliśmy, wiemy, że tutaj jest naprawdę fajnie. To znaczy, że będziemy się dobrze bawić. O kurde. Pierwsze pomieszczenie. Faktycznie. To akurat nie są ponczochy, tylko skarpety. I nawet fajne. I wszystkie zapakowane. To są nowe. Adaś, nie potrzebujesz skarpet? Ty akurat dla ciebie, z jelonkiem. Patrz. To, a co ja jedę? To faktycznie, pierwsze pomieszczenie od razu mamy zestaw skarpet. Kto potrzebuje? Fuzekle. Co, tam jest zamknięte? Nie, no do mnie mówi, że to niby nie. Tu mogę to tak. Aha. Dobra. Idziemy zobaczyć, co tutaj jest. Pusto. Czyżby wszystko już wysprzątali? Niemożliwe. Widzicie całego. Pasują, mój rozmiar. No. Ty, dawaj, trzymaj tą kamerę. To będzie wstęp do filmu. Słuchaj, kamerę.
człowiek pająk. Dwie lewe nogi. Nówka, skarpeta. Zakładamy. Ty, co to jest? To wygląda jak nabój? Jeszcze może do kołków? Nie wiem, czy to jest to, czy nie to. Komputery. Twardy dysk. O kurde, mamy jakieś maszyny. Zobaczymy, co tutaj dla nas przygotowano. Nic? Pokażę wam, jak to wygląda. No, czy jest kilka budynków, nie? Tak, ale w jednym budynku tego jest, bo reszta jest pusta. Takie coś, tak. Mhm. No to widziałem, te zdjęcie widziałem, na pewno. No. Te zdjęcie widziałem, kupić. No i to, jest takie, i to są takie małe, widzisz, okieneczka gdzieś. Taka klatka dziwna, już stara. No to na pewno nie tutaj. No raczej nie. A to nie idziemy. A ten obok, ten jaki, ten też obok, to nie ma takich okien. Proszę. I zaczynają się pączuszki. Różnego rodzaju. A tutaj? Są puste pomieszczenia. Lecimy dalej. Aha, no. Jesteśmy w domu. Sporo maszyn. Niedziałające już maszyny, które niegdyś produkowały pończochy. Jest ich tutaj naprawdę sporo. Dodatkowe części. Cała ściana zzieleniała.
fabryka jest bardzo duża, więc ciężko nam będzie znaleźć te najpiękniejsze miejsca. Kartony, a w kartonach półeczki. Tego tutaj nawieźli. Co my tu jeszcze mamy? Panie i panowie. Tu coś jest. Aha. Jesteśmy w punkcie wyjścia. Kilka ciekawych miejsc, ale że fabryka jest gigantyczna, ciężko nam je znaleźć. O, jest. Jest i miejsce, którego szukamy od początku. Jaki skomplikowany sprzęt. Nici. Takich dużych szpulek jeszcze nie widziałem. Możemy robić pończochy. Nie pokręcisz chyba. Możesz spróbować.
Trochę jest ciężki. Nie? Dobra. To ja ci może potrzymam. Lepiej nie. Gdzieś go tam mijałem, mówię, że idziemy na dół, ale... Ta jaka fajna maszyna. Złote, złote telefony. Adam! Idę poszukać Adama. Idziemy poszukać Adama i zaraz wracamy. Bo to miejsce jest jedno z fajniejszych. Adam! No? A, jesteś, dobra. Chodź, znaleźliśmy. Znaleźliśmy. Najpiękniejsze miejsce. W tym obiekcie. Tu jest i Jadaś. Dziewczyny już szaleją z rozkoszy. Wszędzie są jakieś maszyny. Jesteśmy w komplecie. Teraz już nikt nie musi się martwić. Możemy jeszcze zobaczyć, co jest po drugiej stronie. Skarpety. Tak, powiem od razu. Jak będziecie się tutaj kiedykolwiek wybierać, skarpet nie musicie zabierać z sobą. Wszystko tutaj jest. O, a tu kolejny magazyn. Rozdzielnia. Tutaj części do maszyn. Tutaj mamy coś dla picia, piciu, specjalnie dla ciebie, taka dorodna. Nie. Mamy jednego. Mamy jednego kolegę. Piciu, specjalnie dla ciebie odnaleźliśmy to miejsce. Możesz wybierać. Każdy rozmiar tu znajdziesz. Zobacz. Tylko trzeba te fuzekle zdjąć.
Kurde, naprawdę sporo tych skarpet wszędzie. I najlepsze to jest to, że one są zapakowane, po prostu są nowe. Tutaj można było wybierać do sklepu. Podawało się numerek i zamawiało się powiedzmy po 100 sztuk, po 50. Kolorowe, mniej kolorowe, ze zwierzątkami. Ciekawe, jakie jeszcze tutaj znajdziemy. Ludzka wyobraźnia nie ma granic. O kurde, ile ich tutaj jest. To są akurat chyba takie wersje demonstracyjne. Tak jest. I tutaj można było wybierać kolor, materiał, wszystko. O! Nawet dla Adama Małysza by się znalazły. Tutaj nawet takie malutkie rozmiary. Przecież nie takie małe. To było tylko złudzenie. Dobra, moi drodzy. W tym miejscu zakończę eksplorację. A my widzimy się oczywiście za tydzień w piątek lub w inne dni. A na tle tych skarpet zakończymy eksplorację. Na razie trzymajcie się. Do zobaczenia.